wkrótce znowu Eurowizja, którą dzięki tobie będziemy mogli oglądać w Polsce. Jak myślisz, postawiłaś wysoko poprzeczkę? Dziewczynka albo chłopiec, który będzie śpiewał, no tak jakby reprezentował Polskę, będzie miał ciężko? Czy ja wiem? No wydaje mi się, że gospodarze ogólnie zawsze mają ciężko. Bo jednak jak się organizuje ten konkurs, no to chociaż no ciężko powiedzieć. No zazwyczaj jest tak, że nie wiem, czy kiedykolwiek w historii Eurowizji było tak, że gospodarz wygrał w swoim kraju. Nie. Właśnie, no to może akurat się właśnie uda pierwszy raz w Polsce. Ja trzymam kciuki jak najbardziej i nie mogę się doczekać.